niskie jak nigdy. Poziomu 0,5% zapowiedziała Rada Polityki Pieniężnej. PKB Polski wynosi obecnie 23%. Już 92% respondentów uważa polityków za prawdomówne, godne zaufania, bardzo wiarygodne osoby. Zgodnie z postanowieniami programu, na każdego żyjącego obywatela 10 nowych drzew. Niezmiennie od 8 lat inflacja na świecie spada. Kolejne państwa rozpoczynają budowę elektrowni z kominami skierowanymi nie nad, lecz pod powierzchnię Ziemi. Zgodnie z testamentami Ilona Muska i Jeffa Bezosa 80% zgromadzonych przez nich za życia środków zostanie porówno rozdane każdemu. Już prawie wszystkie narody świata podpisały pakt o nieagresji. Pokój i wspólny rozwój, jak powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych. Przełomowy moment w dziejach świata. Wielkie farmy wiatrowe na Atlantyku. Chiny podpisały traktat o altruizmie gospodarczym. Oba państwa przekażą wszystkie nadwyżki finansowe oraz surowcowe najbiedniejszym krajom świata. Medycyna rozwija się w błyskawicznym tempie. Śmiertelność wśród dorosłych wynosi 5% poniżej 80 roku życia. Arktyka przestała topić. Niedźwiedzie polarne oraz pingwiny zezarskie. Lekarstwo na raka i SMA dostępne od ręki. Po zeskanowaniu numeru PESEL każdy obywatel otrzyma stosowne medykamenty. Naukowcom uda się przywrócić do życia wymarłe już nawiązała kontakt z ludzkością. W oświadczeniu Amerykańskiej Agencji Kosmicznej czytamy o podziwie i szacunku dla ludzkości, jakim darzy nas nieznana cywilizacja.